Przychodząc do Bożego Słowa, zanim zacznę, chciałbym też odnieść się do tego, co Adam na początku mówił, bo bardzo mi się spodobał ten przykład o tym, jak, i to tak jakoś poruszyło mnie, jak idziemy ścieżką, którą znamy, którą widzimy swoimi oczami, widzimy każdy kamień, każdy zakręt. Ta sama ścieżka, kiedy idziemy nią w nocy, nagle staje się niebezpieczna. Dlaczego? Bo nie ma światła. I właśnie ten obraz jest niesamowity. Ile razy w naszym życiu wydaje nam się, że jest ciemność dookoła i nie widzimy drogi. Nie wiemy, czy dobrze idziemy, czy we właściwą stronę, czy decyzje, które podejmujemy, są słuszne. Powiem wam, że wiele razy byłem w takich miejscach i właśnie kiedy Adam użył tego przykładu, przypomniało mi się wiele takich sytuacji i taka myśl, dlaczego była ciemność? Przecież Boża światłość jest. To nie jest latarka, Boża światłość, Bóg nie miga. On świeci zawsze swoją chwałą, swoją jasnością, swoją obecnością. Bóg jest zawsze. I dotarło do mnie, że to ja byłem na niewłaściwej ścieżce, która nie była oświetlona przez Boga. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest i jasność. A więc jeśli idziemy Bożymi drogami, to Bóg otwiera oczy, widzimy wszystko, oświetla tą drogę. Jeśli jest ciemność, to znaczy, że nie jesteśmy tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli. Że gdzieś zgubiliśmy drogę. Bo na Bożej drodze jest zawsze jasno. Chociaż trudno. Chociaż gdzieś czytałem taki przykład, że jeśli idziemy w lesie z latarką, to światło nie usuwa z drogi drzew, nie usuwa z drogi korzeni, kamieni, tylko pokazuje, że są i że trzeba je ominąć. I to jest właśnie piękne. Boże światło, które nas prowadzi. Chwała Bogu. Dzisiaj chciałbym mówić o modlitwie, ale może nie tyle o modlitwie jako takiej, ale o modlitwach pewnego rodzaju. O modlitwach, które Boże Słowo samo jakby na które nas nakierowuje, na które Bóg nas wręcz nakierowuje, mówiąc, a tak się módlcie, albo o to się módlcie, o tych się módlcie, gdzie są słowa, które mówią o tym, jak się trzeba modlić, o kogo się modlić, o co się modlić. I oczywiście temat jest bardzo obfity i nie chcę tutaj rościć sobie jakichś pretensji do tego, że ja tu w ogóle wyczerpię ten temat, ale chciałbym poruszyć kilka tylko takich aspektów w kwestii modlitwy. Oczywiście mówiąc o modlitwie, trzeba zacząć od modlitwy pańskiej. Od modlitwy Ojcze Nasz. I ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Kiedy uczniowie pytali Pana Jezusa, Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan Chrzciciel nauczył modlić się swoich uczniów. I Biblia nie mówi nam, jak Jan Chrzciciel nauczył się modlić swoich uczniów. Nie mamy pojęcia, jak to Jan zrobił. Ale widocznie nie była to tak do końca dobra modlitwa, kiedy Pan Jezus przedstawił jakby swoją wersję. I wiemy, że są dwie szkoły na temat tego, jak podejść do modlitwy pańskiej. Jedni mówią, że Pan Jezus tutaj dosłownie powiedział, żeby dokładnie tak się modlić takimi słowami. I wielu ludzi się tak modli, ucząc się na pamięć tej modlitwy i powtarzając ją tak jak chcą, często, codziennie, rzadko. Drudzy mówią, że to jest tylko pewien wzorzec i przykład do zbudowania swojej własnej modlitwy. Pewien taki schemat, który pokazuje nam tematy modlitwy, w jaki sposób do niej podejść, co jest ważne w modlitwie. Jak myślicie, którzy mają rację? Która z tych dwóch szkół, że tak powiem, interpretacji modlitwy Ojcze Nasz jest słuszna? Obie. Oczywiście, że obie. Bo nauczenie się na pamięć modlitwy tej, jakiejkolwiek innej, jest dobrą rzeczą,
Bo bywają w naszym życiu takie sytuacje, że nie potrafimy wydusić z siebie żadnych własnych słów, bo nasze serce jest obciążone jakimiś doświadczeniami, jakieś cierpienie tam jest i jedyne, co potrafimy wydobyć z siebie, to są słowa, które już umiemy. I nie ma niczego złego w tym, kiedy modlimy się modlitwami z pamięci. Natomiast jeśli te modlitwy z pamięci staną się jedynymi naszymi modlitwami, to już jest problem, bo nie powinno tak być. Nie powinniśmy z Bogiem rozmawiać, zwracać się do Boga za pomocą, stale za pomocą tych samych słów, reguł i tak dalej. No bo wiecie, jakby, ja to chyba już kiedyś mówiłem, gdzieś znalazłem jakiś katolicki modlitewnik, i tam były modlitwy na różne okazje, do różnych świętych, w związku z różnymi sytuacjami. I powiem wam szczerze, że jak czytałem to, to tak mnie troszkę uderzyło. I wyobraziłem sobie siebie jako ojca, do którego dzieci przychodzą w różnych sprawach i recytują mi rymowane formułki, prosząc o to czy o tamto. Słuchajcie, no... Na początku to można się cieszyć, ale fajne dziecko się nauczyło, jakie to śmieszne i takie miłe, nie? Ale potem to już będzie troszkę dziwne, śmieszne, a nawet może irytujące. Bo tak jak każdy ojciec, tak jak ja bym reagował, że w końcu bym oczekiwał od dziecka, ale powiedz do mnie swoimi słowami to, co czujesz w sercu, a nie jakieś gotowce. I tak samo nasz ojciec w niebie. Przez jakiś czas nie będzie się na nas gniewał, że będziemy się modlić jakimiś modlitwami, które, czy w jakichś sytuacjach będziemy tych modlitw używać. Ale Ojciec w niebie oczekuje od nas relacji takiej szczerej, prawdziwej. A więc tak jak mówię, nie ma problemów, jeśli modlimy się Ojcze Nasz tym tekstem od czasu do czasu. Natomiast jeśli to jest norma, to już jest problem. Raczej uczmy się modlić własnymi słowami i kierować się tą drugą interpretacją tej modlitwy, podbudując nasze modlitwy na tym właśnie schemacie. I tu nie chciałbym omawiać tej modlitwy, bo nie to jest tematem tej usługi, ale też wcześniej, powyżej modlitwy Ojcze Nasz, są też inne wskazówki, to już takie techniczne, że tak powiem, dotyczące tego, gdzie się modlić, w jaki sposób się modlić, żeby nie było źle, a raczej właściwie. A więc tutaj Pan Jezus mówi, żeby nie być obłudnikiem, żeby nie były to modlitwy na pokaz, żeby nie były to modlitwy dla ludzi. Już tu nie jest mowa o treści modlitwy, tylko o jej znaczeniu, intencjach takich głębokich, ukrytych, które Bóg widzi. Co z tego, że ludzie mogą nas podziwiać, kiedy Bóg będzie widział, że to nie jest modlitwa szczera, tylko pokazówka dla patrzących. Przywołuje tu Pan Jezus z faryzeuszy. Wiecie co, to co tu czytamy, to jest trochę szokujące, bo to, że ktoś stoi w synagodze i się modli, no to okej, na głos. No, my też to robimy. Ale tu czytamy, że oni się na rogach ulic modlili. No to już jest trochę dziwne, nie? No nie wiem, może tam w Izraelu to było normalne, że tam coś się szło gdzieś na zakupy, to się miało kilku faryzeuszy stojących na rogu i modlących się. Może to był taki element życia codziennego. Jakkolwiek Pan Jezus to skrytykował, że to nie o to chodzi, żeby się nie modlić na pokaz, żeby ludzie widzieli. To jest jedna rzecz. Druga wskazówka mówi o tym, gdzie się modlić. I tu ktoś może pomyśleć, no, czyli modlitwy, bo tu czytamy, wejdź do komory swojej, zamknij drzwi za sobą i módl się do Ojca swego w ukryciu, bo On widzi w ukryciu i odpłaci tobie. Tu nie o to chodzi, żeby zaprzestać modlić społeczności gdzieś razem, tak jak my to robimy, bo inne miejsca w Biblii mówią o modlitwie wspólnej na zgromadzeniu. Tu chodzi, ten werset szósty Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, jest napisany w kontekście tego, co jest wcześniej napisane, a więc modlitwy na pokaz dla ludzi. I Pan Jezus mówi, nie róbcie tego, nie róbcie, jeśli chcecie
coś przynieść przed Bogiem, to róbcie to w komorze. To jest czas, gdzie możemy modlić się o rzeczy, których nie powinni inni słyszeć. Swoje własne, głębokie problemy, wstydliwe czasem, bo powiem wam, że jeśli ktoś w modlitwie odsłania swoje najbardziej skryte grzechy, to znaczy, że nie zawsze jest to świadectwo pokory i skruchy, a często jest też świadectwem pychy. Wydaje się, że człowiek pokornie się uniża, ale to jest troszeczkę tak jak ci faryzeuszy. Panie, zobacz, jak ja jestem pokorny. Tak się poniżyłem publicznie, jestem taki pokorny. No wiadomo, to jest przeciwieństwo pokory, to nie jest pokora. Więc Pan Jezus w kontekście tych modlitw faryzeuszy mówi, żeby to załatwiać w komorze gdzieś, a nie pokazywać się przed ludźmi, jacy to my jesteśmy pokorni. Oczywiście modlitwa skruchy, modlitwa pokajania, modlitwa takiego pokutna też jest jak najbardziej właściwa w zborze, w społeczności. Nie ma w tym niczego złego. Wiele takich modlitw słyszałem, wiele z nich jest budujących i jest też świadectwem dla zboru, co się dzieje w sercu człowieka, który to przeżywa. Ale nie zawsze jest to dobre publicznie. Dlatego Pan Jezus zachęca, żeby to było w tej komorze modlitwy. Kolejna wskazówka, żeby nie być wielomównym jak poganie. No my nie znamy, jak się poganie modlili w swoich świątyniach, ale widocznie były to jakieś półgodzinne tyrady. Nie, dla nas to kompletnie rzecz nieznana. Nie mamy świątyń pogańskich, nikt nie był czymś takim i nikt nie słyszał tego typu modlitw raczej. Natomiast w tamtych czasach widocznie to było dość typowe i znane tym ludziom. Ale czy byli poganie, czy nie, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby nasze modlitwy nie stawały się właśnie takimi kwiecistymi przemówieniami, które już przestaną budować słuchających, a zaczną nużyć. A więc tu chodzi o to, nie o to chodzi, żeby, bo ktoś przeczytał to i zarządził. W takim zborze kiedyś byłem, gdzie wręcz zarządzono, że modlitwa ma być 2-3 zdania i koniec. Że nie może być dłuższa. No bo tak tu jest napisane. Nie, to nie o to chodzi. Nie można tworzyć zakonu walcząc z drugim zakonem. Tu chodzi o to, żeby po prostu nie być zbyt takim wylewnym i żeby to nie trwało nie wiadomo jak długo, tylko skupić się na tym, co buduje innych. A więc modlitwy konkretne, o może tak bym powiedział, modlitwa ma być konkretna, naprawdę rzeczowa, skupiona na tym, co ważne. I tu ostatnia wskazówka jakby spina klamrą wszystkie te trzy wcześniejsze. Nie bądźcie do nich podobni, czyli do faryzeuszy, do pogan, do tych ludzi na pokaz się modlących. Gdyż Bóg, Ojciec wasz, wie, czego potrzebujecie przedtem, zanim o to poprosicie. A więc jeśli przychodzimy w modlitwie do Boga z naszym problemem, z prośbą, to tak jak tu czytamy, Bóg wie, czego potrzebujemy. Więc wystarczy wypowiedzieć kilka słów, kilka zdań, kilkanaście zdań, i nie mnożyć opisu naszej tragicznej sytuacji, naszych potrzeb w nieskończoność, bo to już nic nie zmieni. Wiecie, to jak się idzie do urzędu i się zaniesie podanie w jakiejś sprawie, jakiś wniosek, to składamy jeden. Nie dajemy 10, bo to przyspieszy sprawę. No śmieszne by było, gdybyśmy przyszli do urzędu i powiedzieli, no ja to napisałem to w 15 egzemplarzach, bo wiem, że wtedy będzie szybciej. No to czasami tak przychodzimy do Boga. Tak bogato opisujemy nasze potrzeby i prośby, jakbyśmy właśnie myśleli, że to coś zmieni. Nie, Bóg patrzy na serce. Wystarczy Mu, że przychodzimy, otwieramy się, mówimy o co chodzi. Ja oczywiście przez to, co mówię, nie chcę nikogo z was w jakieś ramki wstawić i żeby niektórzy, którzy się krótko modlą, myśleli, że się powinni dłużej modlić, a ci, którzy się długo modlą, myśleli, żeby się krócej modlić, bo u nas nie ma tego problemu, żeby to było warte tego, żeby kogoś napominać, że za mało, za długo, za... no i tak dalej. Jest to pewien schemat, który Pan Jezus tutaj przedstawił. I teraz przechodząc do konkretów, konkretnych sytuacji,
Jednym z takich pierwszych tematów, o którym chciałbym powiedzieć, o co się modlić, jest zapisane w liście do Rzymian, 15 werset. I 30-32. Rzymian 15:30-32. Paweł pisze: proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was, wśród was zaznał odpoczynku. A więc Paweł wzywa do modlitwy za siebie samego, ale też za służbę w ogóle, którą wykonuje. I to jest powtórzone podobnego, jest, ja nie wszystkie będę czytał, ale Efezjan na przykład, 6 rozdział, mówi podobnie, Efezjan 6:18-20. A w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. I jest jeszcze więcej podobnych wezwań, apeli apostoła Pawła do modlitwy o niego, o jego służbę, ale też o innych. A więc taką pierwszą powinnością w modlitwie naszej, jaką Bóg nam sam wskazuje w swoim słowie, jest modlitwa o ludzi, którzy są w służbie, którzy są na misjach, którzy po prostu są nastawieni, wystawieni na ataki ze świata, ze strony przeciwników, którzy potrzebują po prostu umocnienia i siły. Bo to nie jest tak, że to jest taki człowiek twardziel, który dostał objawienie od Pana dotyczące swego powołania, dostał w cudowny sposób wszystkie dary Ducha Świętego i teraz już sobie da radę. Jakoś to tak dziwnie działa, że jednak potrzebują ci ludzie modlitwy. I Biblia nas zachęca w bardzo dużo, dużo miejsc o tym mówi, w bardzo wielu miejscach są te wezwania, apele o to, żeby się modlić właśnie o ludzi, którzy są w służbie, bo oni tego potrzebują. Czytamy też jednocześnie przy tych wezwaniach o ludzi w służbie jest mowa o wszystkich świętych. A więc jest też prośba o to, żeby modlić się o ludzi wierzących, o braci, o siostry. Nie tylko tutaj wśród nas, ale o tych, którzy są daleko. Tu słyszeliśmy o potrzebach, że w zasadzie cały świat, cały Kościół potrzebuje ciągłej modlitwy. My oczywiście bardziej żyjemy swoim życiem, najbardziej swoim życiem. Troszkę też żyjemy życiem Kościoła, a jeszcze mniej żyjemy życiem tego szeroko pojętego Kościoła, który jest daleko od nas. Czasami do nas docierają jakieś sygnały, prośby o modlitwę. Tam leży pisemko Open Doors, które mówi o prześladowanym Kościele. Wielu z nas modli się o ten Kościół, nie tylko o siebie. I tutaj właśnie widzimy zachętę w Bożym Słowie do tego, żeby modlić się o wszystkich świętych. Żeby to było elementem naszej każdej modlitwy, codziennej, każdego dnia. I oczywiście też Biblia nam nie tworzy zakonu, że jeśli nam się zdarzy, że się nie pomodlimy w ten sposób, to znaczy, że Bóg się na nas gniewa. Nie. Czasami jest tak, że nasze własne problemy i troski tak bardzo zasłaniają nam całą rzeczywistość i cały świat, że o niczym innym nie myślimy, tylko o tym, co przeżywamy, co jest naszym problemem. I nie ma w tym nic złego, kiedy modlimy się o właśnie swoje sprawy, bo akurat jest taka bardzo potrzeba. Mało tego, ważną rzeczą jest, żeby innych prosić o modlitwę, bo przeżywamy jakiś trudny czas. To jest niestety wielkim ciężarem dla wielu osób, poprosić innych o modlitwę, bo w ten sposób przyznaję się do tego, że mam problem. A wielu nie chce się do tego przyznać. I powiem wam, że jeśli w kościołach, w zborach ludzie będą przychodzić ze swoim bagażem do społeczności,
będą modlić się o wiele innych rzeczy, ale nie powiedzą o tym, że potrzebują modlitwy, bo coś tam przed nimi jest, jakaś sprawa, czy coś aktualnie przeżywają, to jeśli zbór nie będzie wiedział o tej modlitwie, może niektórzy poznają po tym, że ktoś chodzi przybity, troszeczkę udaje, że jest ok, a tak nie jest, ale na dłuższą metę to jest proszenie się o problemy, bo zamykanie się w swoim problemie tylko, zatrzymywanie go tylko dla siebie, nie jest w Kościele rzeczą normalną. Kościół jest po to, żeby sobie nawzajem pomagać i usługiwać. I jedną z tych służb jest służba w modlitwie, jest bojowanie w modlitwie. Gdyby mnie ktoś spytał, dlaczego w ogóle mamy się modlić? Powiem wam, że wielu ludzi nie widzi, nie ma z tym problemu. Jest napisane i to robię. No ja jestem troszkę dziwny w tym, bo ja powiem wam, że od lat zmagam się z tym takim wielkim znakiem zapytania. Dlaczego Bóg chce, żeby modlić się o coś, skoro on o tym i tak wie? Czy to Bogu jest potrzebne? Nie. Nasze modlitwy Bogu nie są potrzebne. On bez tego wie, jakie my mamy problemy, komu trzeba pomóc, kto potrzebuje wsparcia, kto wzmocnienia i tak dalej. To wszystko jest nam potrzebne tak naprawdę. Abyśmy nauczyli się poprzez modlitwę, poprzez naszą postawę pewnych właściwych zachowań. Abyśmy się nauczyli, że nie żyjemy dla siebie, tylko troszcząc się o innych, przynosimy ich w modlitwie, pamiętamy o nich, że są, że potrzebują tej pomocy. Bóg chce, żebyśmy się też nauczyli, że On działa i odpowiada. I żebyśmy się też nauczyli, kiedy działa i odpowiada. Bo tak jak słyszeliśmy w tym przykładzie o tej ścieżce, możemy być na tej ciemnej ścieżce, potykać się o kamienie, rozbić sobie nieraz głowę o drzewa i wołać do Boga: Panie, ratuj, i nie będzie odpowiedzi. I co wtedy Bóg, czego Bóg nas uczy? A uczy nas tego, że nie odpowiadam, bo moje światło dla właściwej ścieżki jest tam, a Ty się uparłeś iść tędy. I tego chce nas Bóg nauczyć. A więc brak odpowiedzi na modlitwę też czasami jest odpowiedzią. Nie zawsze o to chodzi, o czym ja teraz mówię. Czasami są inne powody Bożego milczenia. Ale Bóg chce też nas nauczyć, żebyśmy zeszli z tej drogi, na której jesteśmy. Dlatego modlitwa jest potrzebna, bo też uczymy się, kiedy Bóg odpowiada, kiedy nie odpowiada. Kiedy Bóg reaguje na nasze wołania, a kiedy nie reaguje. To jest dla nas też lekcja. Uczymy się czegoś o Bogu, uczymy się tego, w jakich sytuacjach i w jakich miejscach powinniśmy być. Więc to jest też taki jeden z elementów modlitw i czego one nas uczą. Dalej w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza jest też wskazanie do modlitwy. Jest wręcz jakby nakaz, gdzie Bóg przez Boże Słowo i przez Pawła mówi, o co się modlić. Pierwszy list do Tymoteusza 2, drugi rozdział 1-3. Co ciekawe, no ale przeczytajmy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i Zbawicielem naszym. Ja jakby z tego tekstu widzę coś takiego, że modląc się o innych, o władzę, o przełożonych, ja myślę, że tu ci przełożeni to nie są nasi w Kościele przełożeni, tylko w świecie. To są ludzie, bo tu jest mowa, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. To ciche i spokojne życie nasze zależy w dużym stopniu od naszych władz, od naszych przełożonych w pracy, w naszych firmach, szkołach i tak dalej, tam gdzie jesteśmy. O wszystkich ludziach, którzy są nad nami i mają na nas jakiś wpływ z tytułu funkcji, jaką posiadają. I to jest, zaczyna się to
przede wszystkim, już jest podkreślenie, że to jest coś ważnego, czyli przed wszystkimi rzeczami Paweł napomina, nie przypomina, tylko napomina, bo widocznie, wiecie, przypomnienie jest tam wtedy potrzebne, gdzie jest wszystko w miarę okej, od czasu do czasu trzeba o czymś przypomnieć. No, napomnienie jest wtedy, kiedy gdzieś coś jest zaniedbane i też trzeba o tym przypomnieć. Napomnienie jest przypomnieniem, ale takim bardziej stanowczym, takim konkretnym. A więc Paweł napomina poprzez ten list, zwracając się do Tymoteusza, aby on to przekazał, Tymoteusza, żeby to przekazał zborowi. Paweł napomina wierzących, aby modlili się i zanosili błagania, modlitwy, dziękczynienia za wszystkich ludzi, ale też wymienia za kogo? Za królów i przyłożonych, czyli modlimy się o władzę. Powinniśmy to robić. I Paweł tutaj nie mówi, żeby się modlić za dobrą władzę, tylko za każdą władzę. Nie za dobrego kierownika i szefa, tylko za każdego szefa i kierownika. A po co nam to jest potrzebne? Po to, żebyśmy mogli wieść życie takie, za jakim tęsknimy. No przynajmniej ja jestem takim dziwnym człowiekiem, że marzy mi się ciche i spokojne życie. No wiem, że są ludzie, którzy, dla których takie życie jest nudne, że nie potrafiliby tak długo wytrzymać, a ja jestem taki, że dla mnie jest coś pięknego, kiedy moje życie polega na tym, że sobie idę rano do pracy, zrobię swoje, wrócę do domu, żona mnie przywita obiadem, zjem coś i tak dzień upływa, coś poczytam, pobędziemy razem, może gdzieś pojedziemy. O, takie ciche i spokojne życie. Dla niektórych nudne, dla mnie wspaniałe. Dla mnie to jest kojące wręcz. Taka codzienność, wręcz powtarzalność pewnych rzeczy, stabilizacja. Są ludzie, których to irytuje, drażni. Oczywiście ja też mam czasami taką fazę, że jednak chciałbym coś zmienić na chwilę, na króciutko. Ale to ciche i spokojne życie jest nam potrzebne, bo wtedy nabieramy sił do tego, żeby żyć w tym świecie, żeby iść z radością pomiędzy ludzi. Jeśli tego nie ma, jeśli władza robi wszystko, żeby to nasze życie nie było ciche i spokojne, a tak bywa w historii ludzkości, że władza czasami stawała się wrogiem społeczeństwa. Więc dlatego potrzebuje modlitwy. O mądrość dla nich, o to, żeby Pan ich prowadził, żeby podejmowali słuszne decyzje. Nie zawsze tak jest, nie zawsze to działa. Naszą powinnością, nawet nie czytam w Biblii, jest oceniać, czy władza jest mądra, czy głupia. Naszą powinnością jest modlić się o tą władzę i to, jak czytamy, w błaganiu, w modlitwach, żeby to było aktywne, a nie tylko odhaczenie w codziennej modlitwie punktu, aha, jeszcze za władzę. I tu czytamy dalej piękne słowa. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Zobaczcie, zrobić coś, co się Bogu spodoba, fajnie, nie? Robimy coś, o czym powinniśmy wiedzieć, kiedy modlimy się o władzę i robimy to naprawdę z szczerości serca i w trosce, to wiedzmy, że to jest dobra i miła w oczach Boga rzecz. Sam Bóg nas do tego zachęca. Bóg się po prostu uśmiecha, kiedy widzi ludzi wierzących, którzy modlą się o innych. Dla Boga to jest naprawdę miłe. Może jeszcze czwarty werset tu jest ważny. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie przypadkiem jest to powiązane z modlitwą o władzę, ponieważ bardzo dużo z naszego świadectwa, jakie prezentujemy do świata, zależy od tego, w jaki sposób my mówimy o władzach. Czy traktujemy ich jak ostatnich głupków, którzy nic nie wiedzą, nic nie rozumieją i wyrażamy się o nich z pogardą, czy po prostu z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi, niekoniecznie z akceptacją do decyzji, które podejmuje, bo tutaj Bóg od nas tego w ogóle nie wymaga. Wymaga tylko szacunku i modlitwy. A czasami nasze modlitwy o innych ludzi, którzy
po prostu, z którymi się nie zgadzamy, wyglądają tak, jak pamiętam z dzieciństwa, takie, no, w pewnym sensie to też była modlitwa, bo to było jakby niby żartobliwe, takie śmieszne zawołanie do Boga. Pewnie ktoś z was to zna. Boże, spuść bombę i na tę trąbę, nie? Tak się czasami wołało, jak ktoś głupoty gadał i nie ogarniał. My niestety, to jest żart, to jest może śmieszne, ale czasami tak traktujemy w modlitwach innych ludzi. Że Panie, jaki On jest, już czasami nie używamy tego słowa, ale tak jakbyśmy chcieli, Boże, no weź go huknij, bo ja już nie mam siły do Niego, nie? No nie, to nie o takie modlitwy chodzi. To nie o takie modlitwy chodzi. To jest raczej postawa takiej pogardy z lekkim politowaniem nad kimś tam, nad jego nierozumnością. Oczywiście mamy takie coś w sercach wobec wielu ludzi, bo niestety świat nam nie ułatwia tego i często świat wypełniony jest takiej ilości głupotą, że trudno przejść koło tego obojętnie. Ja mam w tym duży problem. Jakkolwiek wiem, że Boże Słowo wręcz nakazuje nam modlitwę o władzę. Jest też wezwanie do modlitwy o mądrość. To jest w liście Jakuba. Pierwszy rozdział, piąty werset. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I z tym jest problem w Kościele, bo wielu ludzi czyta, ale niewielu się przyznaje do tego, że to u nich nie zadziałało. Wiecie dlaczego? Bo modlą się o mądrość w bardzo wąskim zakresie, bo na przykład, nie wiem, mają egzamin, albo idą na jakąś trudną rozmowę ewangelizacyjną i w tym zakresie tej mądrości potrzebują. Okej, nie ma w tym nic złego. Natomiast ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o mądrość ogólnie pojętą. Bo do tego, że nie mamy mądrości w tej kategorii, w tej kwestii naszego życia, to się każdy z nas potrafi przyznać. Chociaż są tacy, którzy we wszystkim są mądrzy i się do niczego nie chcą przyznać, że czegoś tam im w tym brakuje. Ale generalnie nie mamy z tym problemu, żeby powiedzieć, że no, na tym się nie znam, tu się nie umie poruszać, o tym nie umie rozmawiać, potrzebuję Bożej pomocy, potrzebuję Bożej mądrości. Natomiast niewielu jest takich, którzy się przyznają do ogólnego braku mądrości. I dlatego jest problem. Bo żeby Bóg wysłuchał modlitwy o mądrość, to trzeba stanąć i się przyznać, że się po prostu nie ma tej mądrości w całym zakresie życia, a nie tylko w jakimś tam wąskim. I dlatego ta modlitwa często jest traktowana przez wierzących jako modlitwa bezcelowa, bo ona nie działa. Wielu próbuje, ale wielu nie dostaje, ponieważ nie chcą uznać się za, nie chcę powiedzieć głupich, bo to jest za daleko, za niemądrych, za takich, którym brakuje mądrości. A tu jest napisane, że jak komuś brak mądrości, to niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania będzie mu dana. Tak jest napisane, to jest Boże Słowo. Czy Bóg się pomylił, czy Bóg za dużo obiecał niepotrzebnie? No nie, to jest obietnica, która działa, ale wymaga pokory. Przede wszystkim, żeby się przyznać do tego, że się tej mądrości nie ma. Być całym sobą przed Bogiem w takiej modlitwie, a nie tylko na zasadzie, Panie, no ja w tym i w tym i w tym to sobie poradzę, ale w tym to mi dodaj. No nie, Bóg nie daje tak cząstkowo, jeśli już to w całości. I wtedy, kiedy jesteśmy w tym pokorni. W liście do Filipian jest kolejne wskazanie co do modlitwy. List do Filipian 1, 9 i 11.
Dobrze? Filipian 1, rozdział 9-11. Paweł pisze: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. No piękna modlitwa, ale ciekawe, że na pierwszym miejscu tej drogi rozwoju, bo tu tak jakby w tych kilku zdaniach Paweł zawiera i w tej modlitwie zawiera wręcz można powiedzieć całe życie chrześcijanina duchowe, od nawrócenia aż do śmierci. No bo tu jest jakby o początkach, ale też jest i o końcu, o Dniu Chrystusowym. Czy modlimy się w ten sposób o braci, siostry, o których wiemy, czy widzimy, że potrzebują objawienia się Chrystusa? Ja się tak modlę. Powiem wam, że o wielu z was modlę się: Panie, dotknij się tego brata, tej siostry tak, żeby jej serce, jego serce się poruszyło, żeby zobaczył Ciebie, jaki jesteś pełny miłości, żebyś dotknął tak, żeby to było i poznaniem, i doznaniem. Doznania, które w wielu kościołach są marginalizowane, odsuwane na bok, a wręcz piętnowane jako coś złego, są nam niezwykle potrzebne. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy opierają się na słowie dosłownie. Jeśli jest tak napisane, to tak będę postępował. I znam takich ludzi, którzy nigdy nie przeżywali jakichś uniesień duchowych, jakichś takich sytuacji, gdzie Bóg ich dotykał tak bardzo, że aż drżeli i doznawali jakichś niezwykłych emocji, takich pięknych, odczucia miłości, łaski, przebaczenia. Znam takich ludzi, takich chrześcijan, którzy są dobrymi chrześcijanami. Idą za Bogiem, bo tak jest napisane. Idą po prostu wiarą. Ale wielu z nas potrzebuje też doznań i ja między innymi też jestem takim człowiekiem, że moje początkowe wzrastanie w Panu dzięki Bożej łasce obfitowało w tego typu przeżycia, gdzie Bóg mnie dotykał bardzo często, czy to przez kazanie, czy to przez pieśń, czy to przez słowo czytane, czy przez świadectwo, czy przez osobistą relację z Bogiem, gdzieś tam w tej komorze tak zwanej. Przeżywałem wiele takich chwil i powiem wam, że one były bardzo potrzebne. Dla kogoś takiego jak ja, chwiejnego niesamowicie, człowieka, który nie potrafił zbudować swojej wiary na słowie. Nie potrafiłem przez wiele, wiele lat budować wiary na tym, że przecież tak jest napisane, albo Bóg tak obiecał, to tak będę się tego trzymał i będę wierzył. Nie potrafiłem. A więc Bóg w swojej łasce dawał mi wiele takich doznań, które kiedy wydawało się, że już tonę i już niedługo zniknę pod wodą, przychodziło Boże dotknięcie, które mi po prostu napełniało niesamowitą siłą, radością, miłością, pokojem. A więc potrzebujemy tego. Są ludzie w Kościele, którzy tego szczególnie potrzebują. Módlmy się o to, aby nasi bracia w potrzebie mogli doświadczać tego typu przeżyć, bo one naprawdę pokazują cudowność Boga, Jego wielką miłość, Jego łaskę. I potrzebują tego ludzie. Wszyscy tego potrzebujemy. A więc zobaczcie, tak jak Paweł, modli się o to, żeby nasza miłość obfitowała w takie przeżycia, poznawanie, ale też doznanie. Abyśmy uczyli się odróżnić to, co dobre, co niedobre. Dzisiaj tutaj brat się modlił o to. I właśnie to jest taka modlitwa. Panie, naucz mnie odróżniać. Módlmy się o innych. Panie, naucz brata, siostrę odróżniać dobro od zła. Bo jeśli widzimy czasami kogoś z nas, kto gdzieś tak żyje, może nie tyle błądzi, co widzimy, że nie wie, co jest dobre, a co złe, że jeszcze się tego nie nauczył, jeszcze nie postawił wszystkiego w tym miejscu, tylko raz tu i to jest takie ciągłe wahanie. Módlmy się o takie osoby, bo one potrzebują tego, nauczyć się tego właśnie rozróżniania, że są pewne miejsca, gdzie już się nie powinno wracać, są pewne miejsca, gdzie się powinno być, są pewne kroki, ludzie, z którymi się powinno zerwać kontakt, a są ludzie, gdzie się powinno być i tak dalej, i tak dalej. Czyli na rozróżnianie tego, co dobre, a co złe, co słuszne, a co niesłuszne. Bo nie tylko dobre i złe. Słuszne, niesłuszne to jest coś innego niż dobre i złe.
czasami coś jest niesłuszne, niekoniecznie jest złe, ale nie jest słuszne, nie jest właściwe. Czy pewne zachowania, pewne postawy niekoniecznie są złe, nie są grzechem, ale prowadzą nas, jeśli się staną naszą naturą, utrwalą się w nas, będą prowadzić nas do grzechu. A więc najpierw, zanim grzech się pojawi, wybiera się czasami niesłuszny kierunek, niewłaściwy. I to jest też modlitwa, która powinna towarzyszyć nam, jeśli chodzi o Kościół, o innych, ta troska o to, o braci, o siostry. Podobny temat jest w liście do Kolosan 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was modlić się i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Stałą modlitwą apostoła Pawła, tej grupy, z którą on razem był, myślę, że to on tych swoich współpracowników nauczył tego. Oni się zmieniali. Raz to był Tymoteusz, raz Łukasz, raz tam ktoś jeszcze, raz było kilku braci koło Pawła. Ale Paweł był cały czas ten sam i tych wszystkich ludzi uczył właśnie takiej postawy w modlitwie, prosić o innych, o to, żeby ich umysły były w stanie przyjąć poznanie, które Bóg im daje przez Ducha Świętego, żeby poznali Bożą wolę, żeby tam w tym była mądrość i duchowe zrozumienie. Bo często widzimy wierzących, którzy kochają Pana, ale nie ma tam poznania Bożej woli, dlatego ciągle pakują się z jednych problemów w drugie, z jednego zwiedzenia w drugie. Ciągle gdzieś łatwo jakoś ich oszukać, łatwo ich przekonać do tego, że to jest właściwa droga, a ona taka nie jest. Każdy z nas potrzebuje takiej modlitwy. I naszą rzeczą jest modlić się w ten sposób też o innych. Wracając do listu do Filipian, ale 4 rozdział, mamy też kolejne wskazanie do modlitwy, na tym bym chciał już zakończyć. Filipian 4:6-7. Czytamy tu tak: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Do tej pory były to zachęty do modlitw o to, co jest dookoła. O ludzi dookoła, o ich życie i sytuację i tak dalej. To jest modlitwa o siebie samego. Zachęta do tego, jak siebie stawiać w modlitwie przed Bogiem, o co się modlić dla siebie samego. I tutaj czytamy: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwach i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A więc w każdej sprawie. Nie ma takiej sprawy, której Bogu można by nie trzeba powierzać. Nie powinniśmy tego robić. Nie, każdą, we wszystkim. Powierzajmy swoje sprawy Bogu. A skutek tego będzie taki, że pokój Boży, który jest niesamowity, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec naszych myśli i serc. Chciałbym zwrócić uwagę, że przynajmniej tak to wynika z praktyki mojego życia modlitewnego i życia wiary. Myślę, że się zgodzicie ze mną, że tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć pewne słowa, ale powierzyć coś Bogu. Jeśli ja komuś coś powierzam, na przykład proszę siostrę Anię, żeby zaopiekowała się naszym domem, psem i kotem, kiedy wyjeżdżamy, co już kilka razy miało miejsce, to powierzam tej siostrze klucze do domu. Jeśli to komuś coś, nie wiem, daje samochód, żeby go gdzieś tam potrzebuje, to powierzam mu klucze do tego samochodu, powierzając ten przedmiot. A więc powierzanie to jest oddanie, a więc on to ma, ja tego nie mam. Więc jeśli Bogu powierzam swoje troski, to Bóg ją ma, ja jej nie mam. Czy tak to robimy? No, często nie. Często robimy to tak, że tylko mówimy Bogu o tym, że Mu powierzymy, ale nie powierzamy. To tak jakby Ani powiedział: Anio, zajmij się naszym domem, psem i kotem, ale nie dam jej kluczy.
no to jak się zajmie? Albo mówię komuś, że no dobrze, dam ci, pożyczę ci mój samochód, bo gdzieś potrzebujesz pojechać, no ale nie dam mu tego samochodu. No my tak z Bogiem robimy. Przychodzimy, Panie, mam problem, proszę Cię, pomóż to. I nie zostawiamy tego Bogu, tylko odchodzimy z tym swoim problemem. Więc nie dziwmy się, że wtedy pokoju nie będzie, bo on wtedy jest, kiedy to Bóg się tym zajął, a już to nie nasz problem, tylko Boga. I nieraz jest tak, kiedy mamy jakiś problem, on tak bardzo wdziera się i wężre się, więc wręcz powiem, w nasz umysł, w nasze serce, że nie potrafimy się od niego uwolnić. I owszem, źle nam z tym, jest to dla nas ciężarem, wielkim bólem. Mówimy o tym Bogu, ale tylko mówimy. Tylko wypowiadamy słowa, nawet te słowa, jak tu, Panie, powierzam Ci, proszę Cię, zabierz i tak dalej, ale nie oddajemy. Jak to się robi? No wiecie, klucze jest łatwo dać, no bo to jest przedmiot. To nie jest problem, że coś mam w ręku, dam komuś, już tego nie ma, załatwione. Gorzej jest z tym, do czego jesteśmy przywiązani. Wiecie, jak ja bym był bardzo przywiązany do swojego samochodu, to bym absolutnie nikomu go nie dał do użytkowania. A więc, czy jesteśmy do czegoś tak przywiązani, że nikomu nie damy tego, nie powierzymy tej rzeczy? No niestety bywamy przywiązani do swoich bólów, do swojego cierpienia, do swoich nieszczęść, do swoich ciężarów. Dziwne, no bo skoro nas coś boli, no to powinniśmy skorzystać z każdej okazji, żeby się tego pozbyć. Ale jakoś tak dziwnie jest, że nie umiemy tego często zrobić. Wiecie dlaczego? Czasami jest to dziwne, ale nasze cierpienie i ból jest nam potrzebny, bo nas wyróżnia, bo ktoś widzi i nam współczuje. Słyszałem o przypadkach, że dzieci potrafią robić sobie krzywdę, dlatego żeby zwrócić uwagę rodziców. Podobno tak jest. Słyszałem o przypadkach, że w pracy, w jakimś zespole ludzie wymyślają jakieś niestworzone rzeczy. Ja pracując w kopalni, w zespole, słyszałem takie przypadki, że koledzy, którzy się czuli niedoceniani, sami tworzyli jakieś awarie, które potem sami usuwali, żeby się pochwalić, że oni dali radę. I naprawdę to, bo jak ja tam przychodziłem, albo słuchałem, coś tu jest nie tak, zaraz, to się tak nie dzieje, to nie tak, to jest niemożliwe. Wszyscy to powoli gdzieś tam wyczuwali, że ktoś tam jest taki, generuje po prostu problemy, żeby się pokazać, że je usuwa. My czasami potrzebujemy naszego cierpienia po to, żeby skupić na sobie uwagę, dlatego nie chcemy go oddać. Ja wiem, że jeśli naprawdę czegoś mam dość, to oddam. Jeśli bolał mnie ząb, a niedawno miałem taką sytuację, to pognałem wieczorem na pogotowie dentystyczne, zapłaciłem z wielkim trudem, ale zapłaciłem duże pieniądze, żeby ten ząb, a potem się okazał, że i drugi, żeby mi go usunęli, bo boli. Mogłem chodzić i lamentować, i żeby żona mnie przytuliła i głaskała, jaki ty biedny. I my często tak robimy. Nie potrafimy oddać, bo nas za mało boli. Jak nas bardzo boli, to oddamy. I tutaj to powierzenie jest aktem wiary, na który często nie potrafimy się zdobyć, bo tak naprawdę trochę nam szkoda tego naszego problemu. On jest dla nas istotny. Głupie to jest może, ale tak jest człowiek. Tutaj oddanie problemów Bogu w modlitwie skutkuje pokojem, który strzeże naszych serc i myśli. Strzeże, czyli stoi na straży, żeby te myśli nie poszły znów z powrotem za tym problemem. I ja tego wiele razy doświadczyłem w ten sposób, że i obu tych, że tak powiem, opcji, że powierzałem coś Bogu, a gotłowało się dalej w głowie i nie było tam pokoju, ale kiedy były takie sytuacje, nie wiem, jak to zadziałało. Może dlatego właśnie, że już miałem dość tego problemu, naprawdę. Oddałem to Bogu w wierze i przychodził pokój. I nie było strachu. Pamiętam taki największy bój w moim życiu i coś, czego się najbardziej bałem,
I kilka godzin walczyłem w modlitwie, że Boże, ja nie potrafię. Nie, ja tego nie zrobię, nie umiem. A Bóg cały czas naciskał, że powinienem. Kiedy w końcu się zgodziłem z tym i wiązało się to z konfrontacją z pewnym bratem, którego się bałem po prostu. Może nie tyle jego się bałem, co swojej reakcji na niego, bo wiedziałem, że były złe. To kiedy już to oddałem naprawdę Bogu i stanąłem przed tym bratem, nie było żadnego problemu. Bo pokój Boży strzegł mojego serca i moich myśli. I nie było z tym żadnego problemu, bo wtedy Bóg zadziałał. A więc poruszyłem tutaj kilka takich aspektów modlitwy, do której zachęca nas Boże Słowo, o której sam Bóg mówi, żeby tak się modlić i że to jest miłe w oczach Boga. Można by jeszcze wspomnieć o modlitwie za nieprzyjaciół, bo to też jest wymienione i jest też ważnym elementem naszego życia. Myślę, że trzeba jednak troszeczkę jeszcze przedłużyć. Co prawda nie pamiętam wersetu, ale módlcie się o nieprzyjaciół, błogosławcie ich i tak dalej. Znamy to. Podajcie kubek wody i tak dalej. Bo rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Ja tu pewnie skleciłem to, co powiedziałem, z kilku wersetów. Z trzech, tak. Ale no, bo to chodzi o to, żeby skrócić. Więc jest to bardzo ważny element naszego życia modlitewnego. Modlitwa o nieprzyjaciół. I właśnie ona nie powinna tak wyglądać, jak na początku wspomniałem, Boże, spuść bombę na tę trąbę. To nie jest modlitwa o wroga i o nieprzyjaciela właściwa. Modlitwa o nieprzyjaciela polega na tym, że się modlimy z troską, widząc zagrożenie dla jego zbawienia i życia tu na ziemi błogosławionego w jego postawie, że jest wrogiem, że jest złym człowiekiem. To jest niebezpieczne dla tego człowieka. Czy jakbyśmy widzieli naszego nieprzyjaciela, który naszego śmiertelnego wroga. Bylibyśmy na wycieczce w jakiejś grupie, ale jest tam jeden człowiek, którego nie cierpimy. I tak naprawdę w duchu fajnie by było, jakby zniknął z naszego życia. Jak będziemy widzieć, że się zbliża niebezpiecznie do przepaści, czy zareagujemy, czy będziemy czekać i potem no sam wpadł. Nie moja wina. Podobnie jest dokładnie z duchowym życiem. Widzimy ludzi, naszych wrogów, którzy są nad przepaścią. Niewiele brakuje, żeby zginęli, żeby przepadli na wieki. Czy potrafimy ratować ich? Właśnie tak ma wyglądać nasza modlitwa o naszych nieprzyjaciół, że ratujemy człowieka, który jest naszym wrogiem. Pan Jezus to zrobił. Umarł za ludzi, którzy stali się jego wrogami. Jego śmierć do tej pory jest aktualna w tym aspekcie. Wszyscy ci, którzy są wrogami Pana Jezusa, nadal w tej Jego śmierci mogą znaleźć ratunek dla siebie. A my to co? Lepsi? Czy my nie byliśmy wrogami Pana Jezusa? Ja byłem. Byłem aktywnym wrogiem Pana Jezusa. A jednak mnie uratował. Dokładnie tak samo mamy robić my. Modląc się o nieprzyjaciół. To zmieni nasze życie, to zmieni ich życie. Nie zawsze tak jest, bo to od ich woli i decyzji zależy to, czy odpowiedzą na Boże wołanie. Ale modlitwa o złych ludzi otacza ich pewną ochroną w duchowym świecie, że diabeł już nie może ich tknąć. Przez co Bóg daje im szansę, żeby otworzyli swoje serce na Ducha Świętego. Człowiek otoczony naszą modlitwą jest chroniony przez Boga. Jeśli ta modlitwa jest szczera, z głębi serca płynie, to uruchomiony jest cały system działania w niewidzialnym dla nas świecie, który ma niesamowitą moc. Jest niezwykłym świadectwem. I Biblia jest pełna świadectw właśnie tego, kiedy Bóg odniósł zwycięstwo poprzez postawę kogoś, kto nad wrogami miał zmiłowanie i modlił się o nich. Dawid, psalmy, to już jest inny temat, jest tego tam wiele. Chociaż z drugiej strony w psalmach jest wiele wezwań do Boga, Panie, pomści, pokonaj, zabij moich wrogów i tak dalej. Ciekawe, nie? Taki też aspekt modlitwy się pojawia w Starym Testamencie.
Jakkolwiek całkiem to jest temat na inne kazanie może. Na tym chciałbym zakończyć to słowo na temat naszych powinności modlitewnych, naszych obowiązków modlitewnych. Ja wiem, że nasze życie modlitewne jest różne i jednym modlitwa przychodzi łatwiej, innym trudniej. Ja chyba do tych drugich bardziej należę, żeby się modlić w taki sposób. Muszę się dyscyplinować, muszę wręcz czasem zmusić się do tego, żeby to rozwijać. To nie jest moją naturą. Życie modlitewne nie przychodzi mi to łatwo, bo cielesność czasami staje na drodze. Ale tego będziemy się uczyć, jeśli będziemy chętni, jeśli będziemy pragnąć takiego życia modlitewnego. Bóg nie będzie się przyglądał temu biernie, ale będzie nas wspierał, będzie nas uczył i będzie nam pomagał. Będziemy widzieć, że się zmienia nasze życie modlitewne, że ono przynosi konkretne efekty. Niech Bogu będzie chwała, że w swojej łasce i cierpliwości wiele, wiele lat uczy nas tego, jak się modlić. Dziękujemy Panu za to. Amen. Amen.